wypadek w Kluszkowcach. Sytuacja wyglądała podobno tak. Pani jechała od Przełęczy Snoska samochodem marki BMW w stronę tamtego wiaduktu drogowego. Natomiast kierowca samochodu dostawczego zjechał na lewą część drogi. Pani myślała, że będzie skręcał w lewo, w tamtą stronę, w stronę jeziora, a samochód wykonał manewr skrętu w prawo do wsi, no i wtedy doszło do zderzenia i wywrócenia półciężarówki.